the incredible. Siemano miodowiszaleńcy, miodomaniacy, miodopile i miodopijcy. Znajdujemy się na terenie targów poznańskich. Dlaczego? A mianowicie 9-10, wpiszcie sobie tą datę do kalendarza, odbędą się kolejne targi piwne. A na tych targach piwnych również będą obecne miodosytnie. I przy okazji targów piwnych już tradycyjnie oczywiście odbędzie się konkurs Craft Roku, w którym z jednych z kategorii są miody pitne. Ta kategoria się stopniowo rozwija. W tym roku mamy 4 podkategorie. Miody tradycyjne, czyli bez dodatków, miody owocowe, ziołowo-korzenne i miody inne, czyli wszystko inne, które się nie mieści w tych podkategoriach, można tam wrzucić. Fajny konkurs dla profesjonalistów. Rozwija się ta kategoria. Oczywiście można się doczepić, że gdzie trójniaki, gdzie dwójniaki, że jak tu można oceniać te same miody w tej samej kategorii, jeżeli jest różna słodycz. Kategoria się rozwija, także dajcie nam szansę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to już będzie jeszcze lepiej wyglądać. W tym roku wygląda to znacznie lepiej niż w poprzednich latach, także oby tak dalej. Co dalej? Przy okazji targów piwnych robimy również my jako Kings of Mead pierwszą konferencję miodosytników europejskich przy współpracy z EMMA, czyli European Mead Makers Association, czy takie zrzeszenie profesjonalnych i nie tylko miodosytników w Europie. No, debiutujemy z tą konferencją, ona się odbędzie 9 listopada od godziny 9 do godziny 2 tu na terenie targów poznańskich. Serdecznie Was zapraszamy, jeżeli jesteście zainteresowani, kontaktujcie się z nami bezpośrednio przez stronę e-maila bądź na Facebooku. Tam też będą się pojawiać kolejne informacje dotyczące samej konferencji i programu, który szykujemy. I przy okazji konferencji wykorzystamy to, że mamy tutaj sporo miodopijców zawodowych i nawet sędziów, bo możliwe, że przybędą również do nas sędziowie ze Stanów Zjednoczonych. Zorganizujemy konkurs na domowe miody pitne. Także jeżeli jesteście producentem domowym, śmiało wysyłajcie miód pitny, a kategorie będą również 4. Będą takie same kategorie jak w Craft Roku, tylko że będziemy oceniać domowe miody, czyli tradycyjne, bez dodatków, owocowe, z dodatkiem owocowym, ziołowo-korzenne i tak zwane miody inne, z niższą zawartością alkoholu, gazowane, czy cokolwiek eksperymentalnego z miodem zrobiliście i wydaje Wam się, że warto to wysłać do konkursu. W przeciwieństwie do konkursu tego dla profesjonalnych, my w każdej kategorii przyznamy medale, 3 medale. Regulamin wkrótce się okaże na naszej stronie. Będą się pojawiać też na bieżąco informacje na Facebooku. Także obserwujcie i jeżeli jesteście zainteresowani, piszcie. No i wiadomo, mam nadzieję, że pojawi się trochę miodów. Chcemy, żeby ten konkurs trafił na stałe do kalendarza konkursów miodowych. Polska na taki konkurs zasługuje jak najbardziej. Kategorie znowuż można by się przyczepić, ale to jest taki ukłon również, że konkurs ma być międzynarodowy. Mamy międzynarodowych sędziów, z których szefem jury jest Marcin Jaros, doświadczony miodosytnik, zawodowy miodosytnik, a także sędzia miodowy. I te kategorie są trochę ukłonem właśnie w stronę takiego międzynarodowej nomenklatury. Wychodzimy troszkę dalej, żeby było kilka zgłoszeń również spoza naszego kraju. Także obserwujcie kanał, obserwujcie stronę, obserwujcie Facebooka. Tam się będą pojawiać kolejne informacje. Rozwijamy się, chcemy, żeby miody rosły w siłę. Coś więcej o targach dowiecie się za chwilę, bo udało nam się przeprowadzić wywiad z głównym organizatorem i pomysłodawcą całych targów piwnych. Także serdecznie już Was zapraszam w Kings of Mead wywiad z Grzegorzem Stachurskim. Witamy, tak jak zapowiadałem, z nami Grzegorz Stachurski. Cześć. Pomysłodawca i główny zarządzający targami piwnymi? Tak, główny inicjator, głowa projektu Poznańskie Targi Piwne. To zacznijmy od początku. Skąd w ogóle pomysł się zrodził w Twojej głowie na zrobienie czegoś takiego jak targi piwne? Kiedyś, dawno, dawno temu założyliśmy knajpę, która się nazywała Setka. Był to jeden z pierwszych pubów z piwem rzemieślniczym w Poznaniu. No i jeździliśmy wtedy na Birofilię do Żywca, na Festiwal Dobrego Piwa do Wrocławia. Stwierdziliśmy, że kurczę, czemu czegoś takiego nie zrobić w Poznaniu. No i no, od pomysłu do realizacji minął rok i zrobiliśmy w 2012 pierwszą edycję targów. Bardzo malutką, wtedy było 7 wystawców.
To było na, również na targach? Tak, również na targach, tylko wtedy zajęliśmy 1/4 czy nawet 1/6 jednej hali wystawienniczej. Nie, nie zraziłeś się do tego, że spodziewałeś się, przypuszczam, że spodziewałeś się trochę więcej wystawców niż 7. Nie było jakiegoś takiego, czy warto to ciągnąć dalej? Odzew po pierwszej edycji był tak miły ze strony wystawców, tak fajny, że stwierdziliśmy, że okej, no to próbujemy w przyszłym roku. Tym bardziej, że to była pierwsza w Polsce impreza tego typu robiona na hali, bo zdecydowaliśmy się to zrobić w listopadzie, kiedy takich imprez nie było. Było to pod dachem, więc pogoda nie ma wpływu. Czy to nie jest recepta na to, żeby przyciągnąć ludzi na ten festiwal? Sam wspomniałeś, że nie ma takich imprez w tym okresie w roku. Wtedy nie było. To było 6 lat temu. Tak? Teraz już takich imprez pod dachem jest trochę więcej, bo są i na stadionach, i na innych halach. Jednak już się organizatorzy festiwali rzadko kiedy zdają na dobrą aurę. Raczej planują się zabezpieczyć. Więc konkurencja jest, rośnie, ale konkurencja. Że tak powiem, festiwale się robią bardziej lokalne. Każde miasto ma jakiś swój event, większy, mniejszy, w zależności od wielkości miasta. Poznańskie Targi Piwne zostały jednym z tych pierwszych, przez co też jednym z większych imprez. Mamy Wrocław jeszcze, mamy Warszawę, teraz w Krakowie się dzieją rzeczy, w Bydgoszczy, w wielu, wielu miastach naprawdę się coś dzieje, co jest świetne. Warto tu wspomnieć o tym również, że współpracujecie z chyba z największym konkursem piw craftowych, Craft Roku. Tak, bo to tak. Się odbywa jakby. Współpracujemy z konkursem piw rzemieślniczych, z KPR-em. I Craft Roku się u nas odbywa od 3 lat już. Bardzo, bardzo duży konkurs, który się niesamowicie rozrósł, co trzeba tylko pogratulować organizatorom, czyli głównie Przemkowi Ziemkowi z firmy Prowamator oraz Tomkowi Kopyrze, który jest szefem jury od paru lat. Wciąż się rozrasta ten konkurs, to jest istotne. Rozrasta się i dlaczego się widzimy, od zeszłego roku były w nim miody. Tak, miody były już od 2 lat, tylko że wtedy chyba nie było jeszcze kategorii miody pitne, ale już miody wiem, że były w konkursie, także można powiedzieć, że miody weszły na siłę do tego konkursu. Tak, w zeszłym roku były miody pierwszy raz, w tym roku są po raz drugi. Myślę, że ta kategoria się będzie rozwijać, mam taką nadzieję. A jak to jest z innymi kategoriami? Też się rozwijają generalnie, tego rozwijają konkursu się, rozrasta ciągle. Nie? Kategorii przybywa, stają się coraz bardziej szczegółowe, już nie ma bardzo ogólnych kategorii, tylko są wyszczególnione, mamy IPę w każdym możliwym rodzaju, mamy kwaśne piwa z podziałami, mamy piwa leżakowane w beczkach też. Sędziowie mają trudniejszą pracę. Jest więcej kategorii i trudniejszą i łatwiejszą, bo jak są takie kategorie open, to tak naprawdę bardzo trudno wybrać, które piwo jest najlepsze, a jak mamy te kategorie zawężone, to jednak te widełki też są węższe i łatwiej się sędziom dopasować. To prawda. No, pozostaje mi się nadzieję, że miody pitne też tak się rozwiną, jeśli chodzi o liczbę kategorii. Ja mam taką nadzieję i będę w tej kwestii działał na pewno. Wróćmy do festiwalu. Co wyróżnia te targi piwne od pozostałych festiwali, powiedzmy, w Polsce? Już nie idźmy na świecie, ale w Polsce. Gdybyś chciał kogoś zaprosić, dlaczego akurat na targi piwne do Poznania warto przyjechać? Dlaczego warto do Poznania? Na pewno świetna atmosfera, to jest na każdej imprezie, ale poznaniacy są bardzo gościnni i bardzo dobrze potrafią się bawić. Co też wiąże się trochę z dobrą organizacją, ale jedno drugiego nie wyklucza, więc można się świetnie bawić przy tym. Tak, ale ja potwierdzam, organizacja tego festiwalu jest bardzo świetni, dobra. Świetni piwowarzy, którzy tu przyjeżdżają, jeżdżą na wiele imprez, ale u nas tych browarów jest naprawdę sporo. W tym roku też się pojawi wiele nowych inicjatyw, które jeszcze nie gościły w Poznaniu. Więc możesz to też przybliżyć? Jeszcze za wcześnie, żeby o czymkolwiek mówić, ale już mamy parę browarów, które dały znak, że chcą po raz pierwszy się pojawić w Poznaniu. Impreza towarzysząca, czyli Street Food Spot na drugim pawilonie, bo impreza się odbywa teraz wraz z imprezą towarzyszącą w dwóch pawilonach MTP, jest zlot food trucków, jedzenie street foodowe. To też się rozwija. To też się rozwija. Czy to już będzie, powiedzmy, koncepcja, która zostaje, że to już nie są tylko targi piwne, tylko że to są targi piwne i food trucki? Myślę, że na razie tak, bo to nasz partner od zeszłego roku, czyli Międzynarodowe Targi Poznańskie, z nami współdziała przy organizacji tej imprezy street foodowej.
I wygląda na to, że to będzie impreza, która na stałe się wpisze do harmonogramu targowego i będzie towarzyszyć targom piwnym. Oprócz tego no w tym roku po raz pierwszy planujemy coś większego, bo w zeszłym roku już były jakieś zaczątki, tak jak z miodami pitnymi, cydrami w konkursie, tak były zaczątki pierwszych wystawców związanych z miodosytnictwem i cydrami, tak w tym roku planujemy stworzyć całą strefę właśnie z waszą pomocą. Nadzieję, no i odbędzie się, nie wiem czy już mogę mówić, że będzie konferencja, czy... Możemy powiedzieć, tak, odbędzie się konferencja europejskich miodosytników również w czasie trafania targów. Będzie to pierwsza konferencja europejskich miodosytników, na którą serdecznie zapraszamy i tych profesjonalnych, i tych domowych. Program stopniowo będzie się ukazywał na stronce Kings of Mead, jak również na stronce targów piwnych. Będziemy Was informować na bieżąco, co nam się wydarzy. No, mam nadzieję, że to również się uda wpisać w harmonogram na stałe, ale to zobaczymy. Wszystko zależy od gości, którzy mam nadzieję, że przybędą na konferencję licznie. No i mam nadzieję, że im się spodoba na tyle, żeby chcieli wracać. Warto może pomyśleć też, że już tak rozmawiamy luźno o tym, że może cydrowników też zaangażować, bo to jest też taka gałąź, która się jakby w Polsce bardzo rozwinęła w ostatnich latach. Nawet nie wiem, czy nie przyspieszyła bardziej niż miody, bo miody zawsze były obecne, a cydry... Myślę, że przyspieszyli bardziej, tym bardziej, że no w zeszłym roku już było parę stoisk z cydrami, miody pitne tak skromniej się prezentowały. Więc no jest to też jakaś gałąź rozwoju, żeby ten cały craft związany z tymi napojami rzemieślniczymi skupić w jednym miejscu i prezentować tą ofertę ludziom, żeby trochę się oczy otwierały, bo... Szczerze mówiąc, ludzie przychodzą i patrzą, a jest coś takiego jak wymrażany cydr, o co tu chodzi w ogóle, nie? Albo o, miody pitne, a to są jakieś inne niż te bardzo tradycyjne, no, które są w każdym sklepie. Wiele ludzi myśli, że miód pitny to jest mioda wymieszana z wodą i też się z takimi opiniami spotykałem. Wracając jeszcze raz do festiwalu, jedna rzecz, która mi się rzuciła od razu w oczy w tym roku, nie są to 3 dni, będą to 2 dni. Będą to 2 dni. Do tej pory przez poprzednie 4 lata mieliśmy zawsze niedzielę, ale była to taki dzień bardziej spacerowy, rodzinny i nie był jakoś hitem frekwencyjnym. W zeszłym roku próbowaliśmy się z czwartkiem wziąć za bary, ale też się okazało, że jakiejś furory nie ma, więc stwierdziliśmy, żeby wszystkim trochę uprościć życie i wydłużyć czas, który można spędzić w domu tudzież w normalnej pracy. Zrobimy 2 dni. Co prawda część gości trochę narzekała, ale myślę, że kto będzie chciał, ten przyjdzie. Ja osobiście lubiłem przychodzić właśnie w czwartkę czy w niedzielę, bo wtedy było trochę spokojniej. Tak. Łatwiej było tam po prostu nawet porozmawiać, ale nawet dopchać się do stoiska z piwem. W sobotę to jest zawsze ten dzień szczytowy i... To tam no, trzeba powalczyć trochę, żeby zdobyć piwo. Ale dużo browarów się coraz lepiej przygotowuje, te kolejki naprawdę już są coraz mniejsze, a i bardzo często jest tak, wybór że... Wybór jest duży też. No jest duży wybór i piwowar ma czas, nie zawsze jest sam na stoisku, często ma kogoś do pomocy i ma czas, żeby porozmawiać, jak ktoś jest zainteresowany, więc... To też jest bardzo ważne. To jest właśnie też główna zaleta festiwali, że możesz porozmawiać z twórcą, rzemieślnikiem, który właśnie stworzył ten trunek, albo jest bardzo, przynajmniej bardzo blisko tego trunku i poznać historię. Bo może jeszcze datę przypomnimy, że targi piwne się w tym roku odbywają 9 i 10 listopada. Zapraszamy serdecznie. Czyli to jest piątek i sobota. W piątek otwieracie o której godzinie? O 15 godzinie. O 15 otwieramy. I zamykamy... O 1. O 1 w nocy, tak? A sobota? Sobota od 12 do 1. Czyli to już jest taki cały dzień. I niedziela to już dzień wolny dla Was, żebyście ze spokojem mogli stać na nogi. Zapraszamy serdecznie. Rozmawialiśmy z głównym pomysłodawcą targów piwnych w Poznaniu, Grzegorzem. Pozdrawiam. Dzięki, hej. Hej.